Czekaj, siemanko, witamy was bardzo serdecznie z tej strony Zwiatek Świątek, witamy was z Patrykiem! Siemanko! W kolejnym odcinku, tak jest, oczywiście z Farminga. O nie, ja tu muszę od środka. Dzisiaj piękne wejście. Tak, i mamy nadzieję, że odcinek będzie wam się podobał, ponieważ dzisiaj jest dużo energii i mamy nadzieję, że ta energia udzieli się wam i że już zostawiliście łapkę, tadam! Pozytywna energia przekazywana! Przy pomocy kabla internetowego bądź przesyłu bezpośredniego i innego Wi-Fi, tak, dokładnie. Czy tak, lewa komora, jak się bawicie? Nasza maszyna się nie mieści w garażu. No ja tu mam problem się w drzewach zmieścić. Panie kolego, trudno. Nie no, ona nie może tańczyć. Czemu ropa tańczy? Ropa tańczy sobie w nodze, ropa tańczy co? W nodze? Co? 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 Latająca maszyna. A ty, wiem co było w aktualizacji na tę mapę. Co? Spolszczenie. Na tą mapę? Są mini mapę. A na mini? A tak. To jest spolszczenie. Dobra, panie i panowie, my się zajmujemy dzisiaj dalej. To znaczy, Patryk idzie dalej oczywiście obsypywać gównem. Wylewać gównem. Tak, a my dzisiaj zajmujemy się tak generalnie to ten, no tutaj dalej, nie? Bo my tutaj mieliśmy, zrobiliśmy i bawiliśmy i teraz trzeba za... ten, no, pracować po prostu. Więc no, robimy to. No, wreszcie. Ja pracuję zawsze, a nie wreszcie. No. Dobra, tu jest Max. U. Wiem, czemu nie zrobiliśmy. Czemu czy czego? Co powiedziałeś w ostatnim odcinku? Ale czemu czy czego? No, czegoś nie zrobiliśmy, co powiedzieć w ostatnim odcinku, że będzie dzisiaj. Podsumowanie. No to dupa będzie w następnym odcinku. Jak tak, będziemy pamiętać. Bo zaczęliśmy już nagrywać i generalnie to mieliśmy taką dobrą energię, że zaczęliśmy nagrywać. Tak w sumie przypadkiem troszkę nie. Nawet nie wiedziałem, że tam, gdyby się nie wydarzy, że zaczynasz, to jeszcze bym coś palnął jakąś głupotę i by dopiero było. No i by dopiero była afera na skalę światową, że Patryk jest. Ale takim... byłaby drama. Drama alert! Dobra. Ogólnie ktoś ostatnio pisał w komentarzu, że za mało energii jest na odcinka. Więc będzie więcej. Tak. No, przynajmniej się postaramy. U, B, Y, C. Ale dalej jest jeden problem. Jaki? Jakość mojego audio. A, tak. Generalnie to Patryk nie ma mikrofonu, więc jak możecie, to rzućcie donate'a na mikrofon dla Patryka. O. No, jestem... O. Słyszycie mnie? O, ja mam bardzo dobry pomysł. Ja mam generalnie bardzo dobry pomysł, bo ten odcinek wpadnie, a nie, kurde, too late. Bo ten odcinek wpadnie dopiero... A czy widzieliście nową serię? Czy widzieliście odcinek z Hunterem Drake'em i w kolejnym materiale również z Vertezem? Jeśli nie, to ja się nie widziałem. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo naprawdę wydaje mi się, że warto, bo naprawdę seria będzie magic. Magic i jeszcze raz Magic, więc zapraszam bardzo serdecznie. Czekaj, czy ty mi wrzuciłeś do innych tego dojca? Wrzuciłeś mi Agrostara. Dobra. Stary star się zestarował. Nie, ale generalnie to wiesz co, musimy grać na czasie razy 15, żeby mi się tam te belki produkowały i tak dalej. No to dobra. Więc... Milujowce. Dobrze, będę czekał na komunikat. Dobra, to ja idę teraz pouzupełniać wodę we wszystkich tych naszych gunwach, bo tutaj myślę... Bo generalnie, serio, tego kompostu starcza na dosyć długo, mam przynajmniej takie wrażenie. Ale gorzej jest oczywiście z właśnie wodą, bo woda chyba najszybciej schodzi stąd. No wiesz, jak jest ciepło, to się chce pić. A, dobra, czaję. Ale tak, też chce się pić w innych momentach, jak się rano stanie. Hech. Dobra, water, where is water? Czemu 63%, a ja nie mogę uzupełnić? W ogóle nie mam znaku nawet uzupełnienia. Halo! Halo! Co tu się dzieje? Ty, bez kitu, nie mam znaku uzupełnienia. Ale ja chcę... Ja chcę produkować. Ja chcę być producentem warzywów i owoców.
Nie tylko w grze, ale to pomijam. Dobra, mam. Uzupełniam numer 1. Ty, bo serio, ta woda to zlatuje także masakra. I ta beczka no. 30 tysięcy litrów to też jest malutko, ci powiem. No, wiesz, nie mamy też takich maszyn, żeby to uciągać wszystko. A no, można zawsze kupić, nie 294 tysiące na koncie stają. Cze, no. Właśnie, przecież my wiatrak mamy. No właśnie. Panie, coś ty zapomniał. O, czekaj, uzupełniam, ale ja muszę... Aha, muszę uzupełnić najpierw. No, halo. No, odepnij. I ja muszę zebrać sałatę, kapustę, w sensie czerwono. Bo to za chwilę będzie ten, będzie game over po prostu, bo się zrobi wszystko i będzie pełne. A wiecie, gdzie też takie fajne szklarnie są? Farm Managerze. Tak. Też fajna gierka. Ooo, bardzo fajne tam są, powiedział nawet. A jakie czekaj. Sady? A ciekawe, czy tutaj też tak sady będą przynosić. A jakie sady? Czekaj, work position to jest U i Z, nie square bales, tylko H palec. O. I teraz that works, jak powinno. Dobra, zbierz jeszcze tą, ok. I czas można z powrotem razy 30 nawet, myślę. Dobra, mamy to. Tutaj oczywiście te pinki będzie trzeba pousuwać, ale to myślę, że spokojnie z czasem zrobimy. Nie ma póki co się tym za bardzo co przejmować. Halo? O, B. Halo? Halo? Halo, żyjesz? Halo, tak. Ale nie tu, halo, tu, o, mam, wyładowałem. Halo. Co? Żyjesz, nie? No. Wow, ale lagam mnie. Serio? No. Lol. To nie dobrze. Dobra, odpinam to tu. A ja się dalej męczę, bo dalej serwera nie ma. LOL! Czemu? Serwer nie odpowiada? W ogóle? Co? Czy no nie, mówię, że ja się męczę, bo nie ma serwera dedykowanego. Aaaa! Jeśli na tobie męczę. Tak, generalnie to znaczy. Jeśli polecacie jakikolwiek hosting serwerów w farmingu, to dajcie znać, bo Very Games niestety no, nie odpowiada od tygodnia już chyba. I od ponad tygodnia mamy serwer wyrzucony, więc by generalnie jak nawet nam odnowią, to będzie trzeba na nowo wszystkie mody przerzucać i tak dalej, bo ten już wygaśnie tak naprawdę, on nie będzie można go odnowić, tylko będzie trzeba go po prostu stworzyć na nowo, więc jeśli polecacie, znacie jakiś hosting fajny, to my z chęcią, nie? My generalnie chętne chłopaki jesteśmy do współpracy, jeśli wy macie jakiś hosting fajny, bądź wasi koledzy, koleżanki, nie wnikam, to dajcie znać, bo naprawdę warto, w sensie chcemy i polecamy się na przyszłość. O. Trzeba pamiętać, żeby na razie się wstrzymać z dawaniem do opisu. To oczywiście, że tak. Bo po co za darmo przecież reklamować? Nie wyłączyłem, o nie, ja to robię teraz, żegnam Very Games, już nie będzie wstawek. Skończyło się. O, właśnie. Bo wstawki na były. Na tym przecież w filmie nie korzystamy z ich hostingu. O, dokładnie, więc... dokładnie. To halo, z jakiej takiej przyczyny, z jakiej racji? Nie, ale serio, bo naprawdę, no z firmą się współpracowało, można powiedzieć. No nie, w każdym razie, było całkiem okej, ale no od jakiegoś czasu jest niestety lipa, bo naprawdę zero kontaktu, zero czegokolwiek, więc no niestety wygląda to, jak wygląda. Nie chcemy oczywiście mówić też, że są jacyś super źli, bo naprawdę jeśli chodzi o serwery, to mają bardzo dobre, bo i działały i tak dalej, i nie było z nimi większych problemów, tylko tutaj... No większych, no wiadomo, czasami się zdarza, no ale to już kwestia tak naprawdę ogólnie serwerów, tak, że czegoś tam brakuje, coś nie działa i tak dalej, no ale to u każdego się tak zdarza. Aha, dobra, czekaj, majster, bo ja tutaj mam cały czas ten czas przyspieszony, ale co mi z tego, skoro ja nie mam w ogóle na przykład tutaj tych, nie no, drewno ale. Mam, czekaj. A nie, tamto. Czekaj, trociny. Drewno mam, właśnie trociny też, co? Na pewno cię złapało? Nie wiem czemu. To jest 3900 trocin. Nie wiem czemu, ale na jednym mam zablokowane jak gdyby i widzi, że cały czas jest na tym. Tutaj, aha, dobra. Dwa kawałki na dwa kawałki, serio? Coś się nam zwiesiło? Czy zaraz to ruszy? Nie, powinno ruszyć zaraz. No ale czas już był przyspieszony. To nie wiem. Drewna tutaj jest na pewno. Coś się popsuło i generalnie to nam nie działa. Nie, bez kitu. To fajnie.
Nie działa nam, bo tutaj cały czas czytuję, że to jest 100%, w sensie, że są dwa kawałki. Tu czytuję, że są dwa kawałki. Tu nie czytuję, że są dwa kawałki, ale pokazuje, że są dwa kawałki. I tutaj dokładnie ta sama sytuacja, czyli wszystkie tartaki nam się generalnie zwiesiły. Pracownicy poszli na strajk, nie ma kto pracować, jeśli chcecie pracować u nas na farmie, wyślijcie swoje CV na adres e-mail praca@gmail.com, praca@wp.pl. Polecamy się na teraz niech ktoś napisze w komentarzu tego maila, nie? Znaczy wiesz, nie byłoby problemu, hamujesz co chwilę film i zignotujesz, nie? Myślę, że nie byłoby problemu, ale ten generalnie nowy mail fajny. Co masz te cztery boty? No. Jak to w końcu działa? Właśnie, panie i panowie, czy wy wiecie, czy wy się znacie? Bo jest generalnie nowa modyfikacja, która jest całkiem, wydaje nam się, spoko, aczkolwiek nie wiemy, bo nie potrafimy z niej korzystać. I modyfikacja generalnie... Nie potrafię, bo ja nie korzystałem. Cio. Przyznaj się, że razem ze mną jesteś, a nie, w sensie, no, mało ważne. Nie było mnie wtedy, nie przyznaję się do ciebie, do tego. No. Generalnie mod polega na tym, że możemy sobie wynająć jak gdyby pracowników, takich, którzy faktycznie są fizycznie, że tak powiem. Możemy w nich się wcielać, ale nie wiem, możemy im nadawać jakieś zadania, co oni mają robić, czy oni po prostu są, żeby sobie być, żeby sobie stać, bo... Serio, nie orientuję, nie rozumiem sensu tych pracowników, jeśli oni są tylko po to, żebyśmy mogli się w nich wcielać, bo nawet próbowałem coś takiego, że wiecie, jestem sobie jakimś tam pracownikiem, puszczam sobie ten pomoc, żeby mi cały czas ciężarówka, czy tam pojazd ogólnie, traktor, jakikolwiek, cokolwiek jechało, no i oczywiście trafnąłem się do kolejnej postaci, żeby na przykład kolejną postacią ogarniać, jak tamten będzie sobie jechał po linii prostej. No a tutaj generalnie to dupa, bo cześć, witamy cię bardzo serdecznie, jak się tepniesz z powrotem w moje ciało, to będziesz stał w miejscu. Dobra modyfikacja, polecam. Albo po prostu my z niej nie potrafimy korzystać, nie wiem ty. Co jest... Nie no, dobra. Ja nie było mnie na serwerze wtedy. Ale ten... Co tak hajsu zżera? Uzupełniam sobie beczkę. A, dobra. A ja się ale widzę, lagi są co chwilę. Widzę, bo ja się tepam co chwilę. to przez to. Dobra. Zwierzęta. Jak my stoimy ze zwierzętami? Bo my nie ogarniamy zwierzęt w ogóle. A właśnie, może nie tyle zwierzęta, co może po prostu pola, jak tam stoją z zasiewem. O właśnie. A tego dawno nie kontrolowałem. O właśnie. Czekaj, GVB. O, teraz. A, okej. Okay. Ale powiem ci, ile ja już wywalam tego gówna na to pole. W sensie, że dużo? No, w sensie czasowo ile to zajmuje. Aha, no to tak. No, ale to też jest wina głównie tego, że... No, na pewno nie pojemności, bo pojemność tam masz sporą. 21. Jedynie kwestia właśnie tego, że... czekaj, GVB. Bo to zapieprza niesamowicie, tak, nie? Strasznie szybko ucieka to i to jest główna przyczyna, główna wina i główny winowajca generalnie. Ale zwiecha była. Maszakracja! No. Panie i panowie, w ogóle, no bo ten odcinek wejdzie jak w sobotę, w piątek wlatuje odcinek z ekipą. Jeśli nie widzieliście, to jeszcze raz zapraszamy was bardzo serdecznie. To ten odcinek wlatuje zapewne w niedzielę bądź w poniedziałek. Dajcie znać, kiedy chcecie live'a? Ja postaram się dla was live'a zrobić generalnie, więc dajcie znać, postaramy się jeszcze spotkać, bo ja generalnie drugą połowę lipca mam poza domem, bo mam urlop, więc jeszcze przed chciałbym się z wami spotkać, zobaczyć to jest i porozmawiać. To, co mówiłeś, do dziadka. Nie, to nie. A... To nie to jeszcze, ale mam nadzieję, że to się uda. Ukulele mam ja sobie na swojej szyi i zagram ci na nim coś dzisiaj. Boże, ale dzisiaj tak energia jest zerwa. Energia, ty wiesz przez to co to jest? To jest energia z wiatraka. A! Ale mi się to udało! To jest energia z wiatraka, ja ci mówię. Czy masz jakiś fajny pomysł na nazwanie tego odcinka? Zaraz wymyślisz. Wierzę w twoją kreatywność. Tak. A możecie też napisać, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu. Czy zdarza się tak wam czasami, że za to, że zobaczycie jaki jest tytuł, to tak to wejdziecie, a inaczej byście nie weszli? O, czy jakoś te tytuły was zachęcają? O, właśnie. Dajcie znać, czy oglądacie po prostu, bo oglądacie? Czy oglądacie ze względu na to, że po prostu fajny tytuł, a to będzie coś fajnego i sobie oglądam. I kolejna ważna rzecz, czy jeśli już was tytuł zaciekawi, to oglądacie serio ten odcinek?
Czy tak, a fajny tytuł, ciekawe co, o co chodzi, tak co 10 sekund przeskakujecie sobie, aż w końcu tak, się wydarzy i szukam momentu, o którym i, jest i generalnie tytuł. Później wychodzę. Dajcie znać koniecznie, bo chcielibyśmy poznać waszą opinię. A jeśli ktoś do tej pory ogląda, to jeszcze dajcie znać oczywiście w komentarzach, w osobnym komentarzu, ponieważ tamten komentarz to będzie jeden, ten w którym prosimy... Łatwiej będzie na przykład informacji, nie? Jak tak, będzie dokładnie, dokładnie. To dajcie znać właśnie, czy tytuł was zachęca, to raz, a dwa, czy jak już oglądacie, to oglądacie całość, czy tylko i wyłącznie dla tego, co jest, że tak powiem, w tytule. A kolejną ważną kwestią, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to mam do was przeogromną prośbę. Jeśli oglądacie mój kanał, regularnie bądź nieregularnie, od czasu do czasu, bądź w każdy jeden odcinek, który wlatuje, proszę was, zostawiajcie od dzisiaj komentarz dla statystyk, czyli po prostu wchodzicie sobie w sekcję komentarzy, piszecie to, co ja piszę teraz na przykład sobie, halo, jedź ciągniku, czyli wchodzę sobie w te, daję sobie komentarz, tylko że bez caps locka, to jeszcze raz, komentarz dla statystyk. Dacie uśmieszek na końcu i coś takiego. I wiem, że nie widać całego, nie wiem dlaczego, ale właśnie mi się troszkę rozjechało. W każdym razie widzieliście, co napisałem. Taki komentarz o takiej treści, proszę was, właśnie zjadłem kanapkę, czyli na śmiadanie, na śniadanie zjadłem kanapkę. Mam ucięty ekran generalnie. Jeśli musiałbyś sobie ten, zrobić normalny czat, normalny... A, no tak, tutaj widzę, dobra. Mapę, kiedy widzisz. No, dobra, więc tak. Prosimy, ja osobiście was bardzo mocno proszę o to, żebyście pod każdym filmem, który oglądacie, bądź nawet po prostu weszliście, albo nie oglądacie, ale chcecie mnie wesprzeć, zostawcie komentarz o treści komentarz dla statystyk. Chciałbym, żebyście naprawdę bardzo fajnie do tego podeszli i żebyście, jeśli możecie, oczywiście, jeśli mogę was o to prosić, a mam nadzieję, że mogę, żebyście tego się, że tak powiem, posłuchali, żebyście dla mnie to zrobili, ponieważ no wierzę bardzo mocno, że też gdy będzie aktywność z waszej strony, to na pewno też kanał będzie mógł o wiele szybciej rosnąć, ponieważ oczywiście wiadomo, lepsze pozycjonowanie, więcej osób chętniej będzie wchodziło na kanał, więc liczę na to, że pomożecie mi, wesprzecie mnie w tym i generalnie, że będzie super, bo naprawdę bardzo, bardzo mocno liczę na was. No, kolejny raz to powtarzam, no ale taka jest prawda, że gdyby tak naprawdę nie wy, gdyby nie widzowie, to na pewno na tym kanale by nic tak naprawdę nigdy nie powstało i na pewno nie doszlibyśmy do tych 50 tysięcy, więc proszę was o to jeszcze, że tak powiem, bardziej ze względu na to właśnie, że to dzięki wam ten kanał istnieje, jak i każdy inny w sumie tak naprawdę na YouTubie, żebyście po prostu dodatkowo mnie wspierali. To was dużo nie kosztuje, bo to jest dosłownie 5 sekund, albo nawet skopiowanie komentarza osoby spod spodu, wklejenie, danie enteru, a ja naprawdę każdemu, kto będzie pisał komentarz dla statystyk, podziękuję. Osobiście podziękuję, w sensie napiszę do każdego takiego komentarzu odpowiedź. Będzie to też odpowiedź na zasadzie, może nie kopiuj, wklej, ale dziękuję, dzięki i tak dalej, i tak dalej. Więc coś za coś. Wy mi będziecie pomagali pisząc komentarze dla statystyk, ja wam będę na te komentarze odpowiadał. Zakład? W sensie zakład. Umowa stoi? Mam nadzieję, że tak. Ja wam wystawiłem rękę, mam nadzieję, że wy mi ją podaliście, swoją w sensie, i że generalnie doszliśmy do porozumienia. Ja wam bardzo serdecznie jeszcze nie dziękuję za odcinek, ponieważ jeszcze mamy kilka minut. Ale was zrobiłem. Patryku, czy ja dobrze mówię? Dobry wywód zrobiłem? Chyba nie wiem, nie słuchałem. Dzięki. No spoko, do usług. Ten to jak zawsze. Nie no. Wie jak tutaj mnie ten... Nie no, no, no. Ale też fajnie, jeżeli nadszedzie coś czasami konstruktywnego. Tak, w sensie, to też, ale generalnie, jeśli już wam się nie chce myśleć, bo naprawdę was to bardzo mocno boli, kosztuje i generalnie, to chociaż żebyście zostawili ten komentarz dla statystyk. Naprawdę bardzo, bardzo mocno mi to pomoże, a no to ja mówię, no was to po prostu nie kosztuje absolutnie nic, więc bardzo mocno liczę na waszą pomoc, moi drodzy widzowie. Tak? A, i za komentarze się nie zarabia, nie. Tak, za komentarze, absolutnie, nie tutaj. Jakbym też o tym pomyślał, że dlatego nie, się prosi. Nie, za komentarze nie, tylko i wyłącznie za wyświetlenia. Nawet to nie. Tak.
No chyba, że nie wiem, ktoś podpisał umowę z na przykład firmą XYZ, że za każdy komentarz, w którym pojawi się ich nazwa, dostanie, nie wiem, 50 groszy na konto, no to wtedy wiadomo, ktoś tam może sobie tak zarobić. Ale ja takiej umowy z nikim nie mam, więc nie mam umowy z firmą Komentarz dla Statystyk, czy cokolwiek ani takiego. Ani statystyki.pl, czy inne jakieś strony, nawet nie wiem, czy w ogóle takie istnieją, więc nie, absolutnie nie. Ale po prostu proszę was o to ze względu na to właśnie, żeby kanał mógł się oczywiście jak najbardziej, jak najmocniej rozwijać i tyle. Tak. Dobra, Majster, co ty tam w ogóle generalnie i tak dalej robisz? Aleje to Gunwo. Aleje jerozolimskie. Dobra, to zobaczmy, tak. Co ty tam zrobiłeś. Rodzaje upraw nie, wzrost upraw nie, zagęszczenie gleby. Tak, tak. Czemu to jest zagęszczenie gleby, lol? Nie wiem. Bo to jest podorkę też. Czemu zagęszczenie? W każdym bądź razie, co to według tego dziwi, wygląda, że to jest całość już obsikane? Nie jest całość, niecałe. Tylko tutaj kawałeczek. Ta środek mi jeszcze kawałeczek został. To elegancko, Majster. To tak naprawdę, w przeciwieństwie do innych. W kolejnym odcinku będzie bardzo dużo zabawy z trawą. Ja, panie, jak te belki będą leciały z tej trawy, ja pinkole. Przecież to będzie porażka. Ale w ogóle, bo to jest 42 odcinek, się nie mylę. Pierwszy, a nie drugi? Ostatnio był 40. Aha, no dobra. W każdym bądź razie wydaje mi się, że to, co teraz przygotowujemy, w sensie te wszystkie siewy i tak dalej, to są siewy tak naprawdę pod ostatnie żniwa na tej mapie, więc panie i panowie, no tym bardziej wydaje mi się, że należy się lajk, bo naprawdę no, zbliżamy się nieuchronnie do samego końca tej serii, a naprawdę no seria wydaje mi się, że jest mega kozacka. Na pewno będę chciał jeszcze nagrać jeden taki bonusowy film po zakończeniu prawdopodobnie, gdzie zaproszę wujka Bohuna na tą mapę i pokażę mu nasz dorobek życia, że tak powiem, tutaj wraz z Patrykiem, który udało nam się na tej mapie zdobyć, bo naprawdę wydaje mi się, że jest to kozak i chciałbym się tym koniecznie właśnie widzom u wujka oczywiście pochwalić, więc i samemu wujkowi oczywiście również, bo no nie oszukujmy się, ale szanuję wujka za to, co robi i generalnie naprawdę chciałbym po prostu pochwalić mu się, że udało mi się coś takiego zrobić. Wiem, że on coś takiego lubi. Lubi po takich mapach też ogromnych chodzić, więc mam nadzieję, że bardzo, bardzo mocno spodoba mu się to, co tutaj wspólnie z Patrykiem osiągnęliśmy, zrobiliśmy, wykonaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więc możecie się spodziewać na pewno odcinka właśnie z wujkiem, ale to, tak jak mówię, prawdopodobnie dopiero po zakończeniu tej serii. Dobra, Majster. No i powiem ci, że wydaje mi się, że na dzisiaj to już możemy... Tak, za dużo już informacji wam przekazaliśmy. Wiemy, że jesteście zmęczeni. Po pierwsze oczywiście pogodą, po drugie oczywiście szkołą, pracą, czy gdzie tam chodzicie. Oczywiście, bo musicie. Nie lubię generalnie chodzić gdzieś, gdzie muszę, czyli czytaj do pracy i do szkoły. Ale jedno musisz i nie masz takiej opcji się sprzeciwić. No, można tak powiedzieć. Znaczy, do pracy tak naprawdę... No... Nie do pracy. Co? Skrót taki fajny, dwuliterowy. No. Albo takie zielone budki czasami ma. Co? No chodzę, bo muszę, nie? A. No. A. Nie znasz takiego szkoły jak WC? Chodzę, bo muszę? Dobra, kończmy. Mało ważne. Za dużo informacji. Wy jesteście zmęczeni, my jesteśmy zmęczeni. Aczkolwiek pełni energii. Dziękujemy wam za uwagę. Prosimy was bardzo mocno o te komentarze, o te łapki, żeby naprawdę no, ten kanał się rozbujał, bo... Chcemy... Bujaj się. Dobra. Ja was lubię bardzo mocno. Bujaj się. Więc zostaw tu łapkę. Cześć.